Okazało się, że wcale nie musiałem robić jej Walhalli, tylko muszę zrobić ostatniego bossa na Helu 3. Tak więc pójdziemy sobie, to powinno być dosyć szybko. Odblokujemy sobie Hela 4. No i zobaczymy, czy dam radę na tym Helu 4 coś pofarmić. Tutaj te mobki już, kurde. Jakieś takie tanki się wydają. Zobaczymy. Z bossem mam nadzieję, że problemów nie będzie, no ale nie powinno być raczej. Ja jestem w miarę tanki. Tylko no pytanie, ile będę bił tego bossa, nie? Im dłużej będę bił, tym większa szansa, że się wywalę. Dobra, jest bossik. Mewius. Walimy go. Powinno być chyba. Aha. On ma 500 milionów HP. O Jezu, i 2T się pokazują. O pierdziele. Dobra, no potki mam. Dam radę. Chyba. Jakoś dużo mnie to nie bije po 400. Nie wiem, ile potek mam. Ale ja tego bossa chwilę będę bił, nie? 500 milionów HP to jednak nie jest tak hop-siup. Dopiero 50 milionów zbiję mu. Murde, to ja myślałem, że ten boss padnie tak o, ze 100 milionów będzie miał. Jakbym miał ze 100 milionów, to już bym go powoli kończył, nie? Dobra, no paść nie powinienem. Także widzimy się na końcu bosika. Już będę go kończył. Dobra, teraz mamy drugą fazę. Zostało 250 milionów HP, także no jeszcze troszkę sporo zostało. Ale jest okej. Mam tylko nadzieję, że nie padnę, bo już go chwilę bije. Nie chciałoby mi się bić go drugi raz od zera. Dobra, bosik zrobiony. Także Hell 4-5 powinien być odblokowany. I co, sprawdzimy sobie. Coś się sprzedało. Rękawiczki za 200k. No i git. Dobra. Sprawdzimy, czy dam radę na Hellu 4. Coś pofarmić. Różnica w Monster HP no jest dwukrotna. Może być ciężko. Zobaczmy. Jakie są bonusy? CD-ki, Gold, Ancient, Magic Find i Magic Find. O kurde, nie lubię tych efektów. On Death. Ty, no kurde, idzie to. Nie masztuję może tego aż tak. No i te CD-ki są zredukowane, nie? Przez co ja też biję wolniej. Ale... Wydaje mi się, że jakby była jakaś wcześniejsza mapka. Bo to działa tak, że im wcześniejsza mapka, na przykład w pierwszym akcie, no to jest łatwiej niż jak jest mapka w jakimś tam piątym akcie, nie? Jezu, te kulki to jest taki syf, nienawidzę tego. Teraz się na tym wywalę, bo już potek nie mam. Dobra, no ale ogólnie można na Helu kurce sobie już pofarmić w miarę. Nie jest to najbardziej efektywne, ale powinno być w miarę okej. Okay. Jeszcze te dwa ringi dołożę, czarmy, glyfy poulepszam i myślę, że już wtedy Hel 5 możliwe, że będzie w zasięgu. No i pa, już dwa sataniki poleciały. Jeden i drugi. Także no. Opa, kolejny. Tym razem setówka i tier A, więc lipa.
Ale zaczyna coś lecieć. Wolałbym jakby jakieś bifrostki poleciał na przykład. Albo jakiś heroik. No ale jest jak jest. Znalazłem rifcika. Niestety. Normalny rift. Dawno nie miałem żadnego dungeona na rifcie, a przydałby się. No bo te glyfy bym sobie ulepszał już powoli, nie? Będę musiał pozbierać klucze i zacząć robić te dungi. Żeby sobie te glyfy ulepszyć, zlevelować. Zawsze dodatkowy damage będzie, nie? Oho, dwie kapliczki z mobami. Ale zapewne nic z tego nie poleci, nie? Oczywiście, że nie. W ogóle tych sataników tier A to już mi się za bardzo nie chce zbierać, nie? Tym bardziej, że nie mam miejsca, tylko muszę iść do miasta zrobić sobie miejsce. A nie bardzo mi się chce. Jestem ciekawy, czy jak wymienię te dwa ringi, które mi dadzą dosyć sporo do lightning skilli. Pytanie, czy mogę mieć w ogóle dwa, ale chyba tak. To czy dam radę wtedy hela piątkę już robić? Dam radę hela piątkę, a później sobie poparmić. Reliki jeszcze ogarnąć. Jakieś kamyczki do itemów. I można by było powoli próbować poszować wormhole. Tym, że z tymi wormholami to jest taki problem, że no. Czekajcie, ja to sobie poselam. Z wormholami jest taki problem, że mój build jest kiepski dosyć na bossy. Więc może być średnio. Patrzę, czy nie ma nic ciekawego, ale nie ma. Tier A. To zostawię. Czarmiki. Czarmiki jak mają plus all do skilli, to potrafią być giga drogie. Także polecam sprawdzać wszystkie czarmy, jakie dropniecie. Attack rating, life, arcane resy. Attack rating, fire resy. Dobra. Początek zrobiony, mam 1,5 miliona. Zobaczmy, czy staniały te ringi, które ja muszę kupić. To jest chyba Storm Loop, nie? Nie staniały. 2300. I to plus 3 skille. A max rolka jest plus 5. I max rolka kosztuje 5 milionów. No, także około 10 milionów, żeby takie dwa fajne ringi wyhaczyć. No, będzie ciężko z tym. No, ale dobra. Finalnie mogę już farmić Helo 4. Dobra, jeszcze pójdę sobie ten level dobić. Dobra, level wbity, 33 hero level. Także powoli do przodu. I teraz sobie lecimy dalej tutaj. Jeszcze raz, 2, 3 levele. Będzie kolejny charm slot. A póki co, to tyle.